Jesteśmy zaraz na gorąco po hitowym spotkaniu UBS Kraków, wzmocnieni FC. No i pokonujecie niepokonaną jak do tej pory drużynę. Jakie to uczucie? Słuchaj, no świetne to jest uczucie. To były godziny przed telewizorem. Też korporacja. Oglądaliśmy wszystkie mecze po dwa razy, bo super są teraz kamerki. Słuchaj, popatrzyliśmy na statystyki. Zagraliśmy jak trener kazał. Trenera pozdrawiam. To jest naprawdę człowiek odmienił oblicze zespołu. Michał Cadłocha, licencjonowany trener. Jeszcze nie wiemy gdzie. A no udało się. No, świetny wynik. Dobrze zaczęliśmy i później trzymaliśmy po prostu tempo. Okej, no jak do tej pory wspomnieliśmy, wzmocnienie byli niepokonani, 5 zwycięstw z rzędu, wy mieliście tylko raz potknięcie, zremisowany mecz, no ale wskakujecie na fotel lidera, myślicie, że utrzymacie to do końca? Czy założenia mieliśmy proste, no spadamy kolejny raz, spadamy do nowo utworzonej ligi i sami się śmialiśmy, że powinniśmy 5 zespołów wystawić, a my nie potrafimy jednego zespołu, który walczy o was, także zakładaliśmy walkę o pudło i no i oby to utrzymać. Trzymać, tak. Chociaż z nami nic nie wiadomo, ale oby. Okej, wspomniałeś o spadkach drużyny, jakie towarzyszyły temu zespołowi. Co się zmieniło, że nagle taka odmiana w szeregach UBS-u, że nagle zaczynacie wygrywać i tak naprawdę od początku ligi trzymacie no, dość wysoki poziom, można powiedzieć. Wiesz co, przyszło 2-3 chłopaków grających w każdym meczu, chodzą na te nasze gierki, także widać, że po prostu jest jakaś atmosfera. Jest stała ekipa, nie ma już tych rotacji, nie ma dzwonienia, przyjedziemy po ciebie, bo żebyś zagrał. Także z tym później idzie, no nie, atmosfera i wynik na boisku. Każdy się czuje swobodnie, każdy ma szansę coś pokazać i po prostu ludziom chce się grać i się to klei wtedy. A propos dzisiejszego samego jeszcze spotkania, no było to spotkanie hitowe, ale jak to wyglądało z perspektywy boiska? Czy to wy narzuciliście takie warunki jednak wzmocnionym, że no nie podołali temu, czy jednak no wynik mimo wysokich liczb był jednak do końca nierozstrzygnięty, że to można było w każdą stronę rozwinąć? Wiesz co, no zaczęliśmy tak jak się spodziewaliśmy, czyli my chcieliśmy trochę potrzymać piłkę z tyłu, oni podobnie, ale coś tam z przodu mieliśmy sytuację, fajnie, że wpadła na 1-0, myślę, że ich trochę to pogubiło, bo ciągle wygrywali, później 2, graliśmy wysoko i widać, że od tego czasu wzmocnionym gra się trochę posypała. Tak naprawdę, no co, no utrzymywaliśmy te ataki, chłopaki z drugiej strony coś próbowali przełamać jakimś podaniem, no ale tak naprawdę no, nawet mogę powiedzieć, że my mogliśmy nawet strzelić więcej, ale też świetnie z tyłu Marcin, nasz bramkarz, także robi też robotę chłopak. Okej, jeśli dobrze sprawdziłem, jest to chyba wasze 6 zwycięstwo z rzędu. Pierwszy był zremisowany, tak? Z Niemalipy 2-2. A, czyli to był teraz remis. Tak, to był teraz. Ale macie już tak naprawdę 6 zwycięstw w tym sezonie. Jak myślisz, utrzymacie taką serię? Czy to będą kolejne zwycięstwa? Czy jednak macie na oku jeszcze takich rywali, z którymi może być ciężko? Ja myślę, że w każdym meczu może być ciężko, bo patrząc na tabelę te zespoły z drugiej połówki przecież potrafią urywać punkty tym z góry, a my już udowadnialiśmy w poprzednich sezonach, że my naprawdę po dobrej połowie, nie wiem, teraz mieliśmy 1-1 z Adminem, którzy są, zamykają tabelę, a było 1-1 do połówki, skończyliśmy 8-1, to widać jak u nas dużo zależy od tego, żeby napocząć i po prostu gra się klei inaczej, troszeczkę nerwówka i wiadomo, że wtedy ta gra troszeczkę jest szarpana. Także ja myślę, że utrzymamy, ale obiecać tego nie mogę. Mam nadzieję, że przynajmniej nie mi dostał 5 meczów do końca meczów, także z 12 punktów fajnie byłoby wrzucić i po prostu zagrać w ideę. Okej, teraz troszkę pytanie pozasportowe. Sam trener nazwał cię Rafałem Paczesiem z Kolbuszowej. Skąd taka ksywka? Nie wiem, co to jest Rafał Pacześ. Nie wiem, co to jest. To jest też jakiś pato streamer czy coś. Ja tego nie oglądam. Michał spędza całe dnie w pracy oglądając te rzeczy. Ale z Kolbuszowej tak, pozdrawiam. Oczywiście Łukasz Sokół, Kolbuszowa Dolna zawsze. Okej, w takim razie no, w świetle tych wyników, czego życzyć UBS-owi? Dalej takiej formy, czy jednak może pokuśmy się już o ten awans? Tej formy i brak kontuzji, bo też troszeczkę szkoda. Wiesz, siedzimy przy biurkach, chłopaki się nie umieją grzać i troszeczkę było przykrych spraw, także ja cieszyłbym się bez kontuzji, a przy tym robimy awans i się widzimy w lidze D. Super, tego wam właśnie życzę, no i jak najmniej kontuzji. Dzięki. Jasne. Dzięki wielkie. Super, do tego.